Dzień dobry, Paweł Pilarczyk, witam w 18 odcinku programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Na początku zacznę od najciekawszych wiadomości ze świata nowych technologii i zacznę ponownie od TikToka. W ubiegłym tygodniu opowiadałem o TikToku, o tym, że TikTok sięga po użytkowników biznesowych, uruchomił nawet usługę TikTok for Business i zamierza zachęcić właśnie przedsiębiorstwa i firmy do tego, żeby reklamowały swoje usługi i produkty na platformie TikTok, tak żeby zachęcić właśnie młodych użytkowników tej platformy do kupowania tych produktów. Ale nad TikTokiem zbierają się teraz niestety czarne chmury. Główna wina tego, tej aplikacji jest to, że jest to aplikacja chińska. Firma ByteDance, która jest właścicielem TikToka, jest firmą z siedzibą w Chinach i chociaż CEO tej firmy jest Amerykaninem, to jednak tak naprawdę jest to firma chińska, więc oczywiście wszystkie konotacje, które się z tym wiążą, powodują, że firmy, a zwłaszcza Amerykanie, stwierdzają, że... TikTok po prostu szpieguje. I to nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie stwierdzenie, ponieważ specjaliści do spraw bezpieczeństwa dokonali analizy aplikacji TikTok i okazuje się, że ona się bardzo w bardzo dziwny sposób zachowuje. Na przykład wychowuje hasła ze schowka, czyli jeżeli my skopiujemy jakieś dane na telefonie do schowka, chociażby hasło, przeklejamy hasło z menedżera haseł do schowka, to TikTok co kilka sekund sprawdza zawartość tego schowka i potrafi tę zawartość gdzieś wyciągnąć i wysyła na jakieś... Serwery nie wiadomo gdzie. TikTok już po tej informacji za, zapowiedział, że usunie tę funkcję, ale na razie jeszcze prawdopodobnie w TikToku taka funkcja jeszcze istnieje. Drugi problem jest taki, że TikTok zbiera wszystkie informacje na temat telefonu, na którym został zainstalowany, czyli parametry techniczne, przekąt na ekranu, procesor, lokalizacja GPS użytkownika, więc wszystkie dane techniczne na temat urządzenia, ale także zbiera informacje na temat zainstalowanych aplikacji w telefonie. I to nie tylko tych aplikacji, które mamy zainstalowane, ale również te, które już dążyliśmy odinstalować, ponieważ po deinstalacji aplikacji zostają pewne ślady po tych aplikacjach w telefonie w keszu, W rejestrze zostają pewne informacje, że taka aplikacja była zainstalowana, i także TikTok zbiera taką bazę aplikacji, które, yy, które były zainstalowane na telefonie, i wysyła z powrotem do producenta. Więc. Yy, Specjaliści bezpieczeństwa mówią, że TikTok jest tak naprawdę aplikacją szpiegującą, że jest aplikacją typu malware i odradzają jej instalowanie. I teraz. Amerykanie przygotowują się do zakazania całkowitego korzystania z aplikacji TikTok dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Sekretarz stanu Mike Pompeo w wywiadzie dla telewizji Fox News zapowiedział, że takie przygotowania już trwają. Jeszcze decyzje nie zostały podjęte, ale prawdopodobnie zapadną. Już członkowie armii amerykańskiej nie mogą korzystać z TikToka, mają całkowity zakaz instalowania tej aplikacji na swoich smartfonach. Tak samo amerykański holding finansowy Wells Fargo też zakazał używania TikToka na urządzeniach służbowych. Nakazał deinstalację tej aplikacji, a nawet Amazon przed kilkoma dniami wysłał do wszystkich swoich pracowników maila, w którym nakazał deinstalację aplikacji TikTok, ponieważ może ona wykradać informacje ze służbowych maili, więc informacja była taka, że macie do 10. Lipca zdeinstalować tę aplikację, a inaczej, inaczej zostaniecie odcięci całkowicie od poczty firmowej. Natomiast po kilku dniach Amazon się z tej informacji wycofał, stwierdził, że była wynikiem pomyłki, chociaż sama treść maila widać było, że była już bardzo konkretnie sformatowana, czyli Amazon się również do takiego kroku przygotowuje. W niektórych krajach już TikTok został całkowicie zakazany, na przykład w Indiach już nie można z TikToka zupełnie korzystać. Z Hongkongu z kolei TikTok się sam wycofał, ponieważ Hongkong coraz bardziej jest pod jurysdykcją Chin i tutaj akurat Ciekawe, że TikTok stwierdził, że nie będzie wysyłał tych informacji zgodnie z, żąd z żądaniami do rządu Chin, ponieważ TikTok cały czas zapewnia, że te informacje, jeżeli nawet są wysyłane, to tylko i wyłącznie do serwerów należących do Bidens, ale nie do rządów, więc TikTok wycofał się z terenu Hongkongu. Natomiast wszystkie te informacje na pewno nie budują zaufania do tej aplikacji i... Mimo, że TikTok przymila się do użytkowników biznesowych i zachęca ich do tego, żeby korzystali z tej aplikacji i żeby właśnie przenieśli swoje reklamy właśnie na poziom na platformę TikToka, to jednak te informacje na temat tego, jak się ta aplikacja zachowuje, jakie dane odczytuje z naszych smartfonów, każą przypuszczać, że trochę jest ryzykowne używanie TikToka na urządzeniach firmowych, więc Chyba raczej warto odinstalować tę aplikację z naszych urządzeń służbowych, które wykorzystujemy w pracy, w których mamy jakieś dane nasze służbowe, zawodowe. Jeżeli koniecznie musimy korzystać z TikToka, lepiej używajmy go na przykład na prywatnym smartfonie albo chociażby przez przeglądarkę internetową, ponieważ przez przeglądarkę internetową ta platforma jest po prostu dużo bezpieczniejsza. Druga informacja dotyczy dopłat do samochodów elektrycznych. Po wielu miesiącach oczekiwania w końcu te dopłaty rządowe do samochodów elektrycznych w Polsce ruszyły, ale okazuje się, że jest wiele tam... Ukrytych pewnych, haczyków czy kruczków w tych dopłatach. Czekaliśmy na te dopłaty przez wiele miesięcy. Wcześniej mówiło się o tym, że dopłaty będą na poziomie nawet 37 tysięcy złotych, co by oznaczało, że po uzyskaniu takiej dopłaty do samochodu elektrycznego cena tego samochodu spadnie do poziomu porównywalnego samochodu spalinowego czy po, samochodu spalinowego porównywalnej klasy. Natomiast w rzeczywistości jest zdecydowanie mniej różowo, ale o tym właśnie już po kolei opowiem. Program dopłat został podzielony na. Trzy programy. Pierwszy program został nazwany Zielony Samochód i dotyczy dofinansowania dla samochodów kupowanych przez użytkowników indywidualnych i tutaj uwaga nie prowadzących działalności gospodarczej. Tak więc jeżeli taką działalność prowadzimy, to niestety z tego programu skorzystać nie możemy. I teraz ograniczenia, jakie tutaj w tym programie zostały nałożone są następujące. Koszt samochodu, jaki możemy zakupić to brutto 125 tysięcy zł. To jest niewiele, ponieważ samochody elektryczne te za 125 tysięcy zł to są te najmniejsze modele, takie miejskie, zupełnie malutkie samochodziki, więc automatycznie zostaliśmy odcięci od wszystkich samochodów bardziej po prostu pojemnych. Dofinansowanie takie, takiego samochodu może nastąpić w kwocie do 15%, ale nie więcej niż 18 750 zł. Czyli tak naprawdę jest to połowa tej kwoty, która była wcześniej zapowiadana. Nie jest to zbyt duże dofinansowanie. Warto dodać, że jest to najniższa kwota dofinansowania w Europie, ponieważ w Europie, w bardzo wielu państwach takie dofinansowania rządowe do samochodów elektrycznych są. Ta kwota tutaj w Polsce jest absolutnie najniższa. I wnioskując o taką dopłatę, musimy również wypełnić kilka oświadczeń, m.in na przykład takie, że w ciągu roku takim samochodem przejedziemy minimum 10 tysięcy kilometrów, co w przypadku samochodu miejskiego jest dość trudne, ponieważ średnio przejeżdżamy około 25-27 kilometrów dziennie, czyli przejechanie 10 tysięcy kilometrów po mieście naprawdę wymaga dość intensywnego jeżdżenia, aczkolwiek oczywiście samochód elektryczny najbardziej jest opłacany wtedy, kiedy dużo nim jeździmy, więc osoby, które często jeżdżą pewnie chętniej się również przesiądą do samochodu elektrycznego zamiast samochodu spalionowego. Po prostu poruszanie się takim samochodem będzie dużo tańsze, ale to jeszcze nie wszystko. Przez pierwsze dwa lata tego samochodu nie możemy sprzedać. Musimy mieć ubezpieczenie pełne na ten samochód, czyli AC plus OC. I na dokładkę musimy na tym samochodzie nakleić nalepkę o rozmiarach 44 na 7 cm, czyli to jest. Taka nalepka, na której widnie informacja, że samochód został zakupiony dzięki właśnie dofinansowaniu. Nalepka musi być w widocznym miejscu, czyli albo na bocznych drzwiach, albo na tylnej klapie samochodu, co niestety powoduje, że to oszpeci taki, taki pojazd. I jeśli się pobrudzi taka nalepka, musimy ją wymienić na, na nową. Dotychczas zainteresowanie jest relatywnie niewielkie na ten program. Przeznaczono pieniądze na zakup 2000 samochodów w ramach tego programu. Dotychczas, czyli do połowy lipca, spłynęło około 160 wniosków na te samochody, więc wnioski jeszcze można składać do końca lipca, ale na razie zainteresowanie jest nieduże, ale i tak jest duże w porównaniu do dwóch pozostałych programów w ramach tego dofinansowania. Drugi program nazywa się Ewan. Został skierowany do przedsiębiorców i pozwala na zakup samochodów dostawczych. I w przypadku akurat tych samochodów dostawczych oczywiście elektrycznych tutaj nie ma maksymalnej kwoty nabycia tego samochodu. Dofinansowanie może wynieść 30%, ale nie więcej niż 70 tysięcy złotych, więc tutaj już dużo lepsze są te warunki. Roczny przebieg takiego samochodu musi, wystąpi, musi wynieść minimum 15 tysięcy kilometrów. Ponownie musimy nalepić naklejkę na, na tym samochodzie. Ale teraz uwaga w w programie dopłat znalazł się zapis, który przeczytam. Pojazdy oraz infrastruktura nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, w szczególności świadczenia usług transportowych lub spedycyjnych. Bez sensu. Kupujemy samochód dostawczy elektryczny i nie możemy nim wozić towarów w celach zarobkowych. Więc, jak się okazuje, z tego programu na razie. Skorzystało zaledwie kilka osób. Kilka osób złożyło wnioski o dofinansowanie. i Chyba nie ma im się co dziwić, ponieważ zakup samochodu dostawczego przez przedsiębiorcę, którym ten przedsiębiorca nie może wykonywać swojej pracy jest zupełnie pozbawiony sensu. I trzeci program nazywa się Koliber. Przeznaczony jest dla branży taksówkowej. Tutaj limit kosztów tego samochodu czy ceny samochodu to 150 tysięcy złotych. Dofinansowanie może wynieść 20%, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Przebieg minimalny 48 tysięcy. Kilometrów i ponownie musi się na samochodzie znaleźć nalepka. I jak się okazuje, jak dotąd żaden taksówkarz nie złożył wniosku o takie dofinansowanie. Czym to może być spowodowane prawdopodobnie niestety pandemią, ponieważ w dobie pandemii usługi ta taksówkowe znacznie spadły, ludzie nie chcą jeździć teraz taksówkami, więc taksówkarze to jest tak naprawdę ostatnia rzecz dla taksówkarzy zakup nowego samochodu. Oni mają w tej chwili zupełnie inne problemy. Więc program dopłat do samochodów praktycznych już jest. Wnioski można składać do końca lipca ale daleki jest od tego, czego tak naprawdę oczekiwaliśmy. A skoro już jesteśmy przy pandemii i problemach, jakie dotknęły różne biznesy, to okazuje się, że nie wszystkie biznesy ucierpiały właśnie na pandemii koronawirusa. Na przykład branża technologiczna, jak się okazuje, bardzo skorzystała na obecnie panującej pandemii, zwłaszcza firmy, które produkują wszelkie urządzenia do prowadzenia telekonferencji, czyli urządzenia telekonferencyjne, słuchawki, kamery. Podobno sprzedał to urządzenia kontenerami. Ja rozmawiałem z wieloma firmami, które produkują tego typu sprzęt, i te firmy są mega zadowolone w tej chwili ze sprzedaży tych urządzeń. Tak naprawdę nie wyrabiają się zamówieniami. Ale jak się okazuje, nie tylko tego typu sprzęt sprzedaje się w tej chwili świetnie, ale uwaga. Komputery PC. Komputery PC, ale również komputery Mac. Wzrosła sprzedaż tych komputerów. W drugim kwartale tego roku, według danych IDC, wzrosła sprzedaż komputerów o 11% w stosunku do tego, jaka ta sprzedaż była w zeszłym roku, czyli w drugim kwartale 2019. I teraz przeczytam kilka danych. Firma HP w drugim kwartale tego roku sprzedała 18 milionów komputerów. Rok temu, w tym samym czasie, sprzedała 15 milionów 300 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 18% wzrost sprzedaży tych komputerów. To jest firma, która sprzedała najwięcej komputerów. Na drugim miejscu jest Lenovo, które sprzedało w, w drugim kwartale tego roku 7, 17 milionów 400 tysięcy komputerów. W zeszłym roku sprzedało 16 milionów 200 tysięcy, czyli 7,5% wzrost sprzedaży. Na trzecim miejscu jest Dell, który zanotował relatywnie najmniejszy wzrost sprzedaży z 11 milionów 600 tysięcy komputerów w zeszłym roku do 12 milionów w tym roku. To jest 3,5%, a z kolei procentowo najlepiej yy, poszła sprzedaż w firmie Apple, która zwiększyła sprzedaż o 36% z 4 milionów 100 tysięcy do 5 milionów 600 tysięcy komputerów. Czyli jak się okazuje, sprzedaż komputerów, wbrew temu co już od wielu lat się zapowiada, nie tylko nie spada, ale rośnie dzięki koronawirusowi. I to tyle w tej części programu. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie będę opowiadał, opowiadał na temat bardzo ciekawego komputera biznesowego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po przerwie.